No hejka, cześć wam wszystkim. Tutaj w tym filmie chciałbym wam pokazać coś bardzo, bardzo, a to bardzo ważnego. Chodzi o to, że często wdrażamy jakąś naszą strategię na rynku realnym i później się okazuje, że ona nie działa. Tak naprawdę w większości przypadków ta strategia jest zyskowna, natomiast problemem jest tutaj, że jest niewystarczający depozyt. Zazwyczaj wygląda to tak, że pobieramy sobie na przykład jakieś EA, nie wiem, z Forex Factory, gdzieś tam z internetu albo z jakichś tam innych stron internetowych, a nawet takie, nie wiem, EA, które sobie sami przygotujemy, później zaczynamy grać tą strategią, na przykład puszczamy ją na naszym jakimś tam VPS-ie albo nawet jest to półautomat i zaczynamy grać, no i okazuje się, że niestety, ale wywalamy nasz rachunek w kosmos i no i bankrutujemy. No i dlaczego akurat tak jest? Słuchajcie, to nie jest tak, że dany instrument albo dana strategia nie działa. Często jest tak właśnie, że ona działa, tak? Tylko problemem właśnie jest tutaj nieodpowiedni depozyt, czyli straty, jakie są w relacji do tego depozytu, są zbyt wielkie, dlatego no, wywala nam rachunek. No i teraz w tym właśnie filmiku chciałbym tak pokazać mniej więcej, w jaki sposób ja ustalam właśnie wysokość depozytu do każdej indywidualnej strategii. Otóż musicie sobie zdawać sprawę z tego faktu, że nie chodzi tutaj o to, że my sobie jakby ustalamy jakiś tam wolumen transakcji, tak, jaki tam sobie chcemy i tak dalej, tak. To wszystko właśnie musi być skonfigurowane właśnie w relacji do tego, jaką mamy wielkość depozytu. Dlatego tak polecam i w sumie też tak sam robię, jeżeli testuję czy sprawdzam jakąś strategię, czyli zanim ją wprowadzę na rachunek realny, muszę sprawdzić właśnie, czy w ogóle mnie stać na tą strategię, tak? Bo strategia może być fajna, słuchajcie, ona może zarabiać, no ale niestety może się okazać, żeby ona przetrwała na przykład, nie wiem, jakiś tam dłuższy okres czasu, to ona wymaga na przykład 10 tysięcy euro kapitału albo 10 tysięcy dolarów, no co jest, przynajmniej dla mnie jest to zbyt wysoka kwota, dlatego zawsze, nie wiem, ja się skupiam na jakichś takich strategiach, które mają mniejsze obsunięcia i wymagają mniejszego kapitału, tak? No i dlaczego na przykład, może tak, zróbmy tak, ja wam pokażę to na jakimś przykładowym takim EA, tak? Ja mam tu jakieś takie przykładowe EA, tak? I teraz ja sobie tu ustaliłem okres od 2018 do 2021 roku. Słuchajcie, to jest tylko 2-3 lata w sumie, nie? Także tutaj ten okres ja zawsze sprawdzam i uważam, że powinno być 10 lat. Ja z takich, no wiadomo, zrozumiałych względów nie jestem w stanie tutaj zastosować 10 lat, ponieważ jakby ten test by trwał zbyt długo, tak? Natomiast ja, tak tylko żeby wam pokazać, to ja to przedstawię na okresie tym właśnie 3-letnim. Natomiast uważam, że powinien być każdy test właśnie wykonywany przy minimalnym okresie 10 lat. Nawet jeżeli ktoś gra w sposób manualny, to on powinien sprawdzić swoją strategię, jak ona się zachowuje w ciągu ostatnich 10 lat. Dlaczego 10 lat? No to słuchajcie, sprawa jest bardzo prosta, ponieważ z badań wynika, że właśnie wszyscy traderzy zaczynają jakby tak z nadzieją zysku, tak, żebyśmy chcieli, wszyscy byśmy chcieli zarobić, tak, i każdy myśli, że ma strategię, że jak ją wdroży, to zacznie zarabiać i
jakieś tam pieniądze zarobi. Natomiast okazuje się, że 40% właśnie takich traderów, którzy zaczynają właśnie z nadzieją zysku, odpada w ciągu pierwszego miesiąca. No tak akurat pokazują badania i statystyki. Ale słuchajcie dalej, 80% traderów kończy swoją karierę po 2 latach spekulacji. Także 2 lata to w dalszym ciągu 2 lata jest za mało. Zwróćcie uwagę, że właśnie 80% osób kończy tą karierę po tych 2 latach. I teraz, jeżeli pójdziemy dalej, to tylko 7% pozostaje na rynku powyżej 5 lat. No to już tutaj widzimy, jak te statystyki wyglądają. Natomiast tylko 1% traderów odnosi stały sukces. To właśnie stąd biorę te 10 lat, tak? Czyli jeżeli strategia wytrzyma nam 10 lat, tak? I nadal jest zyskowna, no to w takim razie no, powinniśmy teoretycznie jakby przetrwać, tak? Ten okres i znaleźć się właśnie w gronie tego 1% tych traderów. Dlatego jakiekolwiek obliczenia, czy matematyczne, czy jakieś inne, nie wiem, które sobie coś tam, nie wiem, wyliczymy, czy stosujemy do tego, żebyśmy mogli wdrożyć tą własną strategię, no musimy oprzeć na minimalnym okresie tych 10 lat. No, jeżeli ktoś, nie wiem, weźmie 7 lat, też będzie w porządku. Na pewno nie może być to mniej jak 5 lat. Stąd 10 lat przyjmuję za taki, nie wiem, taki jakby pewniak, tak? W ten sposób. I w ciągu 10 lat, jeżeli strategia nam pokaże jakieś tam, nie wiem, obsunięcia kapitału, tak? I w stosunku do tego właśnie będziemy dobierać ten depozyt. Ja może sobie puszczę taki pierwszy test, tak? Tutaj mam jakąś tam taką strategię, tak jak wspominałem wcześniej, ja to pokażę na tych 3 latach, tak? Ze względu na to, żeby nam to nie zajęło dużo czasu, tak? Ja sobie to zaraz tutaj przeciągnę, tak? Puszczę sobie ten test, tak? Na tych 3 latach i wam pokażę dokładnie, na co ja patrzę, tak? To ja będziemy musieli sobie troszeczkę odczekać, tak? Zobaczymy, jak się ten wykres tutaj rysuje, tak? Możemy sobie tu zerknąć na jakieś tam rezultaty. Oczywiście jest to strategia oparta na hedgingu i martingale, tak? Także widzimy tutaj, jak te wolumeny nam transakcji rosną. Zobaczymy, jak to wygląda, tak? Ile nam jeszcze tam zostało? No już niedużo, widzimy, że to dosyć szybko idzie, tak? Przy 10 latach, no niestety trwałoby to dosyć długo. Czyli do takiego testu na pewno trzeba mieć trochę silniejszy komputer, tak? A zaraz zobaczymy. Już nam tutaj dochodzi do końca. Niedużo już nam zostało. No i mamy, tak? Zobaczymy sobie, wykres wygląda tak. Czyli słuchajcie, widzimy, że strategia zarabia, tak? Strategia zarabia, jest wszystko ok. I teraz tak, zobaczymy sobie na raport. Aha, słuchajcie, ja zapomniałem coś powiedzieć. Jak zaczynamy robić, robimy 2 przebiegi co najmniej. Jeden przebieg robimy na największym tutaj kapitale, tak? Tutaj dostępny depozyt 10 tysięcy, można nawet dać jeszcze większy, to nie ma znaczenia. Chodzi o to, żeby był wystarczająco duży, tak? Żeby był tak duży depozyt, żeby nam ta strategia gdzieś tam przypadkowo, nie wiem, na jakiejś pierwszej obsuwie kapitału nie zbankrutowała. Czyli tutaj musi być ten duży depozyt, tak? Później sobie, słuchajcie, sprawdzamy, czy ta strategia zarabia, tak? Jeżeli ona zarabia i ta krzywa kapitału pnie się do góry, to taka strategia już jest w porządku, tak? Później przechodzimy na raport i słuchajcie, na co ja tu patrzę. Ja zawsze patrzę na przykład największa strata bezwzględna. To mnie interesuje, tak? Jeżeli największa strata bezwzględna i mamy 135 dolarów, no 136 dolarów, tak? Czyli jeżeli tu jest 100, i teraz ważna sprawa, jest to zawsze mnożę razy 3, czyli 135 dolarów razy 3, to znaczy, słuchajcie, to nie musi być tak, nie wiem, idealnie, tak? To może być w jakimś takim zaokrągleniu, tak? Powiedzmy, że mamy 140 dolarów i sobie pomnożymy razy 3, czyli mamy 280, 320 dolarów, tak? Czyli widzimy, że depozyt, jaki powinniśmy mieć, to musi być minimalny depozyt właśnie do tej strategii, to jest 320 dolarów, tak? I teraz słuchajcie, ja sobie robię drugi przebieg
i sobie tutaj zmieniam, tak, na $350 sobie wpiszę, tak, w zaokrągleniu i zobaczymy, czy ta strategia nam przetrwa. Powinna nam normalnie, bez problemu wytrzymać, tak? I teraz ja puszczam i zaraz zobaczycie, jak to będzie wyglądało. I tutaj sobie teraz odczekamy ten czas. Tu na to nie ma co patrzeć tutaj, bo to są jakieś tam takie, nie wiem, nieistotne konto. Tutaj ja się posługuję tutaj głównie akurat teraz testerem. Zaraz zobaczymy, jak nam wynika. Zobaczymy tutaj na wykres, tak. Idzie mniej więcej to samo. Tak. Zaraz nam dojdzie do końca. Jeszcze chwileczkę. Ciach, widzicie, jesteśmy. I teraz zobaczcie, przeszła strategia zarabia, tak? Czyli depozyt, który żeśmy zastosowali, tak? Mamy obsunięcie kapitału, jest to samo. Depozyt początkowy jest $350, tak? Czyli nie może być, czyli jakby obsunięcie kapitału, znaczy geometria powinna być taka rachunku, że obsunięcie kapitału z całego zakresu testu nie powinno być większe jak 1/3, tak, naszego depozytu. Wtedy te relacje są prawidłowe. A zobaczcie, jakbym tego nie wiedział, jeżeli ja bym sobie dał, nie wiem, na przykład, nie wiedziałbym, że ja potrzebuję $350, dałbym sobie $200. Zobaczcie, co by się stało, na przykład. $200, zaraz sobie puścimy. Nie wiem, czy $200 nie będzie za dużo, ale zaraz zobaczymy. Zaraz, widzicie? Ciach, co się stało. I to jest właśnie to, o czym żeśmy mówili. I na to chciałbym właśnie zwrócić waszą uwagę. Zawsze, jeżeli sprawdzacie, musicie wiedzieć, czy was stać na daną określoną strategię. Ta strategia będzie zarabiać, tylko z reguły będzie to wyglądać tak, że jedna strategia będzie wymagała dużej kwoty kapitału, druga strategia będzie wymagała mniejszej kwoty kapitału, a jeszcze inna może wymagać, żeby zarabiała nawet $10,000. Także no tutaj w ten sposób i teraz zwróćcie uwagę, że to są wymagania tylko i wyłącznie dla jednego instrumentu. Jeżeli bym na przykład chciał grać tą strategią na, powiedzmy, tutaj mam EURUSD, chciałbym jeszcze do tego dorzucić sobie kabla, no to muszę sprawdzić osobne wymagania dla kabla. I teraz jeżeli może się okazać, że dla EURUSD wymagane jest $350, to jest minimalna kwota, ale dla kabla już może być $600, tak? Czyli jeżeli chcę nagrać na tych dwóch instrumentach, to muszę sobie dodać tą kwotę z EURUSD i z kabla, tak? I mi wyjdzie około $1000, tak? I właśnie w ten sposób ja sobie to sprawdzam, ale zaznaczam, ten okres tutaj musi być minimum, powinien być co najmniej 10 lat, tak? Jeżeli nie możemy zrobić 10 lat, to mniej jak 5 lat na pewno nie może. Całkowicie odpada to mniej jak 5 lat. Czyli 10 lat jest taki, moim zdaniem, optymalny. Także słuchajcie, no to chciałem, o tym chciałem wam powiedzieć, chciałem wam pokazać. Także trzymajcie się, cześć.